jesteśmy bezpieczni. Mateusz Mściwujewski, MMA Mość na bieżąco, a razem ze mną Krzysztof Radzikowski, siemano. Siema, witam wszystkich. Pierwsze pytanie, jak wrażenia po twojej części konferencji? Nie, no fajnie, spoko, wszystko było okej, także no. No jedna osoba skradła show na waszej konferencji i właśnie było tam lekkie spięcie do pana Jacka Murańskiego. O co tam chodziło? Nie, to nie było spięcie ani nic tam, żeby ktoś sobie nie myślał, że zaczepię. Ja po prostu wtrąciłem swoje skromne zdanie, że w konflikty pomiędzy uczestnikami nie powinny być mieszane rodziny i to wszystko. Ale pan Jacek odpowiedział z bardzo dużym szacunkiem do ciebie. No tak, a no, co ma może mieć do mnie? No przecież ja też go nie wyzywałem, nie ubliżałem ani nic, po prostu wtrąciłem swoje zdanie. No. A właśnie, co ty sądzisz o postaci pana Jacka Murańskiego, o tym całym uniwersum i o konflikcie z Arkiem Tańcu? Czy ty w ogóle to śledzisz? Znaczy, to są ich sprawy. No ja nie wiem, o co tam w ogóle chodzi tak w zanadrzu. No pan Jacek chyba go oskarża o to, co stało się z jego synem, tak, po tej dyskotece. No mnie tam nie było, no co ja mogę się tu wypowiadać, no. Ale trochę zirytowały cię te słowa, jakie padały na twojej części konferencji. Znaczy, no, ja się nie zagłębiam w czyjeś konflikty, tak? No, mnie się nie podoba, jak ktoś się czepia, nie wiem, rodzin i tak dalej. To już mi się ogólnie nie podoba, no. I tak samo nie podobało mi się to czepianie sterydów i tak dalej, i tak dalej. Sport zawodowy rządzi się swoimi prawami. I nie można wszystkich środków dopingujących brać pod jedną kreskę, bo na przykład powiem tak szczerze, że syrop na kaszel zawiera efedrynę, tak? Po zwykłym syropie na kaszel sportowiec może być już zawieszony, to nie muszą być sterydy. Sportowiec może być zawieszony o stosowanie efedryny, tak? W niektórych krajach zwykła kreatyna już jest podpisywana pod doping. A ty uważasz właśnie, że te wszystkie afery tutaj strzykawkowe na tej gali są właśnie poważne, czy to jednak jest takie czepianie się o nic? Słuchaj, to już nie mnie się wypowiadać. No. Ja nie biorę udziału w tym, także no. Ja wtrąciłem tylko swoje zdanie. Tak jak też powtórzę raz jeszcze, do wyglądu nie da się tylko brać, żeby ładnie wyglądać. Trzeba trzymać rygorystyczną dietę, trzeba, nie wiem, ciężko trenować i tak dalej, i tak dalej. A już kto chce brać, to niech sobie bierze, przecież to nikt nikomu nic nie daje na siłę, tak? Wiadomo, ciężka praca, dieta, podstawa to jest żarcie, no to ci każdy kulturysta, każdy zawodnik fitnessu i tak dalej, sportów sylwetkowych powie, że podstawa to jest jedzenie. Słuchaj, przejdźmy teraz do twojej walki. Wróćmy do face-to-face'a waszego na gali 11. Ja myślałem, że po tym waszym face-to-face'ie tutaj będą dymy na konferencjach, ale jest spokojnie dosyć. Jakie ty masz nastawienie do Piotrka Piechowiaka? No wiesz, tam w klatce emocje wzięły górą, no było dużo testosteronu w klatce, tak? Ja pierwszy raz też do klatki wszedłem, Piotrek podszedł za blisko. Wiesz, tam też zburzyło i no i tak dalej. Ale tutaj już, no tu nie ma klatki, tu nie ma, wiesz. Także jest spokój. Czy dzisiejsza kreacja jest też zwiastunem tego, jak będzie wyglądał wasz pojedynek? Dużo krwi? No może być dużo krwi, to jest waga ciężka, tu jedna sztuka i może być coś rozcięte, tak? A koszulka fajna, nie? Bardzo fajna. Słuchaj, jak oceniasz, bo na pewno oglądałeś walki Piotrka Piechowiaka, jak oceniasz jego jako zawodnika? Znaczy, no jak oceniam? No bardzo dobrze, no. Walka, no mówię, walką z Marcinem, no to nie ma się co sugerować, bo to była bardzo szybka walka, tak? Ale już z Piotrkiem Szeligą bardzo dobrze zawalczył. Uważasz, że w czym jest twoja największy atut w tej walce? Siła. Czym najbardziej? Siła. Siła. Słuchaj, chciałem się też zapytać o twoje przygotowania. Dopiero teraz rozpocząłeś swoje przygody ze sportami walki, do tej walki przygotowując się, tak? Tak. I jak, stójka czy parter bardziej? Zobaczysz na walce. A jest już game plan jakiś? No na pewno, w głowie u trenera. No i dobra, i przejdźmy też po tym, co się będzie działo po walce. Nieważne, czy wygrasz, czy przegrasz, masz już jakiś plan na kolejną walkę? Pierwsze, co się będzie działo po walce, to jadę do domu i chcę z tydzień czasu pobyć z moją kobietą i z dzieckiem, bo teraz są tak trochę na bocznym torze, ze względu na przygotowania i na właśnie tutaj różnego rodzaju wyjazdy. Także nieważne, co się stanie, jadę tydzień z nim, tydzień albo ze dwa, to z nimi się, nawet nie idę na żaden trening, o, powiem tak. Relaks. Słuchaj, przy zawodnikach o takich gabarytach wiadomo, że im więcej mięśni, tym więcej tlenu potrzeba. Jak jest z kondycją? To zobaczysz za tydzień. Muszę oglądać. Tak jest. Słuchaj, na konferencji był poruszany temat, czy masz jakiegoś nemezis, z którym chciałbyś zawalczyć. Mówisz, że nie, ale czy masz osobę, z którą myślisz, że twoja walka byłaby bardzo widowiskowa i chciałbyś z nią zawalczyć? Nie wiem, wiesz, bo no, ja muszę dostać zawodnika wagi ciężkiej, tak? No waga ciężka, no to jest... Nawet nie wiem, kto jest teraz w wadze ciężkiej poza Popkiem. No Piotr Szeliga. Piotr Szeliga, no i... No Piotrek to chyba... Kizo. Boxdel też? No, Boxdel też waga ciężka. Aha,
No to jak, słuchaj, ja nie jestem wybredny, no kogo dadzą, trzeba się będzie przygotowywać. Nieważne kogo. Nieważne, no. Słuchaj, no to ostatnie pytanie, jak waga, ile będziesz ważył na walce, że tak sądzisz? Że tyle co teraz? A ile teraz ważysz? 120. A przed przyjęciem pojedynku ile ważyłeś? No około 150. 30 kilo do dołu. Tak jest. Ciężka praca bardzo? Bardzo ciężka. Wydolność jest bardzo ciężko zrobić. Dużo łatwiej jest zrobić siłę niż wydolność i wytrzymałość. A jak się lepiej czujesz teraz w tej wadze czy w tej wcześniejszej? Powiem tak, do walki robiłem badania, nie miałem lepszych badań od 10 lat. No i bardzo dobrze. I tego życzę, aby te badania były bardzo dobre. Dziękuję bardzo za wywiad. Dzięki. Dzięki.